Dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elba 2. Przepraszam was za to, ale znowu mi prąd do nagrywania uciął. Po prostu ta walka za długo trwała. Jak widzicie, pokonałem, udało mi się ich pokonać. Nic nie było specjalnego, z żadnych znajdziek, niczego. Jedyne co widzieliście, że udało nam się kolejną tą. No i kolejny kontener na koniczynkę, kolejne pudełko, no i w czasie walki straciłem na koniczynkę. Ale to... Musimy użyć... ...zaklęcia błyskawicy. Teraz musimy się dostać do... Co to muzyka? Step! Wow! Ja pierdzielę. No nie wiem, z jakiegoś powodu ta muzyka się po prostu w tej grze przycisza. Może dlatego, że gram w oknie czy coś. Albo może program do nagrywania tak oddziaływuje, bo mam szczerze, że wcześniej nie było z tym problemu żadnego. No dobra, ale lecimy. Stop! No chodźcie tu. Dobra, mamy klucz. Mamy. Twinsen, you are here at last. It's horrible. The Esmers have built some reactors on Emerald Moon in order to propel it towards Twin Sun and explode our planet. They obey their god, who was miraculously reincarnated, and they want to fulfill an ancient prophecy, which is supposed to return their planet to its ancient heavenly look. Yeah, it's true. We have been deceived by Dark Moon. Our god will reappear. This must be stopped. But the reactors are indestructible. They are remote control from Zelish. The center which controls them has been built on Island CX. Our only hope of avoiding the disaster is to destroy it. Quickly, we must save Twinsen. I will take you to the dissidents. Only they can help us. They always haunt the bars and the slightly shaded places. Meanwhile, we must leave. We can't stay here, baby. No i znowu nam się fabuła zagęszcza, tym razem się okazuje, że nie tylko my jesteśmy oszukiwani, ale... Znaczy nie tylko nam grozi zagłada, ale też... Nas trwa swego rodzaju wojna domowa. No zresztą o dysydentach mieliśmy już wcześniej wspomniane w tej grze. Choćby przy okazji tego, gdy wypuszczaliśmy z więzienia pana pszczółkę. Uciekamy. Nasz przyjaciół, parówkowaty przyjaciel, zabierze nas do... Nie! Rysiu! Co, nie będę go ścigał. Okej, teraz tu mamy taki dobry motyw. Oni zaczną na nas strzelać, nie? No, okej, ale na przykład jak trafią... Okej,
Walimy w komputer i zacznę go naprawiać. To jest dobre. Mamy dostęp do dziwów. Musimy teraz udać się na bezpieczeństwo. Twinson, I left my vessel near the outside of the crater. We'll be able to escape through the yard. Teraz pamiętacie statek kosmiczny? To coś, co stało koło domu Baldina? No cóż, moi drodzy, to było w istocie... To! Statek kosmiczny. Tą drogą fajnie wygląda. Dlaczego Twinsen bierze uprawskojny udział w katastrofie lotniczej? Ja tego nie rozumiem, no. Chłopak się nie uczy na własnych błędach, czy co? I to potwierdza moją teorię. Na księżyc przywiózł go autopilot, a nie on sam. Twinsen, I damaged the vessel during landing. I need some time for repairs. The Zelishian fuel is called Gazojum. It's very powerful. You should go get some. But Jerome, I've got to find Island CX and destroy the machines that control the lunar reactors. Of course, but I'll need this Gazojum sooner or later. Besides, it will allow me to transform your protopack and increase its performance. No i moi drodzy, wylądowaliśmy z powrotem na Zilisz. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie... Jest więzienie. Taka ciekawostka. To, co otacza te wyspy, to nie jest wcale morze, ani jakiś mocno zanieczyszczony ocean. To jest gaz. To jest... Planeta, na której jesteśmy, to jest tak naprawdę gazowy olbrzym, który to... Który, generalnie, który jest podzielony na dwie sekcje, tak? Sekcja górna i sekcja dolna. Ale o tym dopiero się dowiecie. A ty czego? Jezus. Ty turysta chiński. A ci nic. Hello. I'm leaving for Zirla. Heard they organize fantastic safaris, but I don't see the actual organizers anywhere. Hope I didn't pick the wrong day. No cóż, moi drodzy. Wejdźmy do tego pomieszczenia. Do tego pomieszczenia jeszcze nie weszliśmy, nie wchodziliśmy. Hello. Welcome to Oatringle, sir! Have a pleasant stay! Tak, najwyraźniej ci panowie mają sobą pamięć. Wymontowałem. Kim jesteś? Ale o tym, kim jest, dowiem się w tamtym odcinku. Ja bym był z Wandelf, WLB2. Do znalazłem tego. Na razie!